Tej nocy niebo rozświetlą spadające gwiazdy. Astronomowie spodziewają się maksimum roju Perseidów. Jeżeli pogoda pozwoli, możliwe będzie zobaczenie nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Wprawdzie rój możemy obserwować już od połowy lipca, przed nami jednak jego największe natężenie. Choć potocznie mówi się o nich spadające gwiazdy, to okazuje się, że niewiele mają z nimi wspólnego. Perseidy, czyli rój meteorów, to pozostałości po komecie, która co 133 lata przecina orbitę Ziemi, a w warkoczu ciągnącym się za nią zawiera drobinki pyłu. Te wpadając w ziemską atmosferę jonizują, zostawiając za sobą poświatę, którą jako zmasowane zjawisko możemy obserwować na niebie. I taka okazja będzie dzisiejszej nocy. Perseidy w momencie kulminacyjnym można podziwiać właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia, a obserwacje te każdego roku przeciągają prawdziwe tłumy. W województwie śląskim tradycyjny już wspólny pokaz organizuje Planetarium śląskie. Przed pomnikiem Kopernika rozpocznie się on o 21.00. Po raz dziewiąty wspólne obserwacje nieba organizują również piekary śląskie pod kopcem Wyzwolenia o godzinie 20. Zjawisko może być dobrze widoczne także z pustyni błędowskiej, gdzie mieszkańcy regionu zapraszani są od godziny 19. Na Noc Perseidów 14 sierpnia z kolei zaprasza Mikołowski Ogród Botaniczny. Do obserwacji Perseidów nie są potrzebne żadne instrumenty optyczne. Wystarczy bezchmurne niebo i przestrzeń bez natłoku sztucznego światła.